faktach apel Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta we Wrocławiu. Potrzebni są wolontariusze, którzy 1 i 3 listopada wezmą udział w kwestach na wrocławskich cmentarzach. Zebrane pieniądze zimą zapewnią schronienie ludziom bezdomnym. Marta Laburda. Pan Andrzej do schroniska dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu trafił 12 lat temu. Po śmierci żony stracił mieszkanie. Jako osoba niepełnosprawna nie był w stanie sam zapewnić sobie godnych warunków życia. To było jej mieszkanie. No. Zjawili się jej pasierbowie, o czym nie wiedziałem. Jesienią i zimą Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta daje schronienie nawet 600 osobom. Tutaj jest jedzenie, spanie, można przebywać cały dzień. Jest różnica. Przychodzi zima i wtedy na sezon zimowy każdy chce się schować. We Wrocławiu działają 3 schroniska Świętego Brata Alberta, noclegownia, a od listopada do kwietnia także ogrzewalnia. Potrzeby rosną. Zima to ogrzewanie, to centralne ogrzewanie, prawda? To jest dodatkowy, duży koszt. Zima to jest obecność u nas tych wszystkich osób, które wymagają kąpieli, ciepłej kąpieli, częstej kąpieli. To właśnie na opłaty za ogrzewanie zostaną przeznaczone pieniądze zebrane podczas listopadowej kwesty. Towarzystwo wciąż poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą zbierać pieniądze na wrocławskich cmentarzach. Zależy nam na tym, żeby wolontariusze byli uśmiechnięci, żeby wychodzili do osób, które przychodzą odwiedzać groby swoich bliskich, żeby potrafili podjąć z nimi jakąś krótką rozmowę. Potrzeba jeszcze 20 wolontariuszy. Pierwsza zbiórka w Dniu Wszystkich Świętych. Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta szuka wolontariuszy, którzy pomogą w zbiórce pieniędzy na rzecz schronisk. Listopadowe kwesty w Dniu Wszystkich Świętych organizowane są od 1995 roku, już 23 lata. Na co przeznaczane są datki, opowie pani Anna Olbryt, koordynatorka akcji Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta we Wrocławiu. Dzień dobry. Rozmowa po krótkiej przerwie. Ilu wolontariuszy potrzebnych jest do pomocy? Jeśli chodzi o całą akcję, którą teraz będziemy przeprowadzali, to jest potrzebnych około 100 osób. 100 osób na 1 i na 3 listopada. Zgadza się. Kogo szukacie konkretnie? Nie mamy konkretnego, że tak powiem, opisu wolontariusza. Zależy nam na tym, żeby to były osoby, które rzeczywiście będą gotowe poświęcić swój wolny czas na to, żeby kwestować na rzecz osób potrzebujących. Jak będą oznaczeni, że tak brzydko powiem, wolontariusze Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta? Skąd będziemy wiedzieć, że pomagamy właśnie bezdomnym ludziom? Przygotowaliśmy dla naszych wolontariuszy takie szale pereliny z naszym logiem. Natomiast nie każdy ma ochotę w takich występować. Każdy nasz wolontariusz ma obowiązek posiadać taki identyfikator i to jest jakby znak rozpoznawczy, który na 100%... Czyli wolontariusz kwesta listopadowa. Tak, kwesta listopadowa. Jest tutaj numer zbiórki, jest nasza pieczątka, nasze logo, także to jest taka rzecz, która będzie mogła nas jakby pokazać, że to jesteśmy my i na kogo zbieramy. Na co dokładnie idą datki zbierane podczas listopadowej kwesty? Właśnie kwesta jest organizowana w takim czasie, który rzeczywiście jest dość wyjątkowy, jeśli chodzi o potrzeby. Jest to okres, kiedy jest troszkę chłodniej, dlatego też podejrzewam, że wielu Wrocławian również odczuwa ten okres jako bardziej kosztowny z uwagi na wysokość opłat, jakie dostajemy. Prowadzimy 4 całoroczne placówki, które mają powierzchnię powyżej 1000 metrów kwadratowych, co powoduje, że koszty ogrzania takich pomieszczeń są bardzo duże. I zbiórka będzie między innymi na rachunki za... Między innymi potrzeby naszych placówek są bardzo duże, natomiast niektóre staramy się zaspokoić poprzez zbiórki darów rzeczowych. Jakie dary rzeczowe są teraz najbardziej przydatne? Odzież zimowa, buty? Buty przede wszystkim przez cały rok. To jest najtrudniejsza rzecz, którą jest nam bardzo ciężko pozyskać, ponieważ bardzo często jest tak, że buty wyrzucamy, kiedy już nam się zużyją, kiedy tak naprawdę do niczego się nie nadają.
I dlatego jest ciężko pozyskać takie rzeczy dla naszych podopiecznych. W tej chwili zbieramy środki do pielęgnacji właśnie powierzchni czy do czyszczenia toalet. Zbieramy środki do higieny osobistej. W związku z tym, że właśnie zbliża się ten okres zimowy, bardzo wielu naszych podopiecznych ma rany na przykład po odmrożeniach, które wymagają naprawdę bardzo częstej zmiany opatrunków. W związku z tym... Ścisłej higieny. Tak, tak. Zbieramy zawsze też w tym okresie środki opatrunkowe, środki odkażające. Chciałabym jeszcze zapytać, jaki jest obraz dzisiejszego człowieka bezdomnego? Jest coraz młodszy? Zgadza się, jest coraz młodszy, coraz więcej takich osób rzeczywiście trafia do naszych placówek. Bardzo często to są osoby, które gdzieś tam próbowały dopalaczy na przykład w swoim życiu. Łatwo jest ich postawić na nogi, pomóc im wyjść na prostą? To jest kwestia bardzo indywidualna. Zależy zupełnie od danej osoby. Pytam, bo często ludzie nie mają motywacji wynikającej z takiego braku wiary w to, że się może udać, że można znaleźć pracę, że można znaleźć dom, można założyć rodzinę. Mamy bardzo wiele pozytywnych przykładów, które pokazują, że jednak to jest sytuacja, z której można wyjść, z czym można walczyć. Staramy się też jakby dawać takie motywatory osobom, które do nas trafiły, między innymi przez organizację Mistrzostw Piłce Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych, które podejrzewam, że wielu Wrocławian już zna. Do Meksyku jedzie trener z Wrocławia z jednym z zawodników, więc to myślę, że jest... To jest niesamowicie motywujące i aktywizujące. Ilu jest bezdomnych? Jakie są szacunki? To jest różnie. Mniej więcej w roku... Mówimy tylko o Wrocławiu. Tak, tak. W naszych placówkach około 3000 osób przebywa. To są osoby, które są na przykład przez jakiś okres, później czasami się też udaje komuś na jakiś czas pozyskać na przykład jakieś środki, lepiej się poczuje i może sobie poradzić sam. Czasami też te osoby wracają, więc to jest takie ruchome. Gdzie można się jeszcze na koniec, podsumowując sprawę wolontariuszy, zgłosić do Państwa? Ja jestem koordynatorem wolontariuszy. Można się do mnie zgłaszać bezpośrednio. Kontakt do mnie jest na Facebooku. Utworzyłam post dotyczący naszej kwestii. Informacja jest również na naszej stronie i też, jak widziałam, jest na stronie Wrocławia. Czyli należy szukać pani Anny Olbryt, koordynatorki akcji listopadowej kwesty Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta we Wrocławiu. Podpowiem, że na stronie towarzystwa też są wszystkie dane, na przykład mailowe. Rozumiem, że mailem wszystko też jest, można. Wszystko się... jest i telefon, i mail. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wolontariusze pilnie poszukiwani. Czasu zostało mało. Kwesta 1 i 3 listopada organizowana już od 1995 roku, więc jest to kwesta wiarygodna.